Cześć, z tej strony. Jest z nami również Johnny Silverhand. Nie wygląda jakoś dobrze. Puka w ten irytujący sposób cały czas. Mam napisane opuść mieszkanie, porozmawiać z nieznajomym. Jakoś nie da się tu porozmawiać z nim. W tej chwili. Co mu się stało? Who you work for? Start talking. Fuck. Spokojnie. Fuck. Co on tak się patrzy? Fucking chip. Rip the thing out myself. No, wait. No i? Jeszcze żyjemy, tak? Ale coś słabo z tym życiem. I'll find a way. You hear me? Johnny jeszcze bardziej szalony. Biedna V. See you never, asshole. Now like that. Stick some iron in your mouth and pull the trigger. I can feel it. Our minds touch on you. I'm like mold on fruit. Creeping into you. Mam się czołgać, tak? Czołgać się do toalety. You hear me? I'd puke if I fucking could. It's just a copy of the engram. I'm out there somewhere. Gotta be. Leave me alone! Get out! Just get the fuck out! Let to the head only thing that can fix this. Hear me, bitch. A bullet. Bo zacznij gadać ze mną. On też się w tym czuje jakoś źle. Myśmy go wyrwali chyba z jakiegoś wirtualnego świata. Poza tym musiał gdzieś przeczytać, przypomnieć sobie, o co chodziło z tą jego dziewczyną. On miał dziewczynę Netrunnerkę. Pamiętam to z artykułów CD Action. I on po to było to wejście do Arasaki, że on chciał gdzieś ją właśnie... Pytanie, czy on pierwszy miał kopię jaźni jej, czy oni byli pierwsi. No może się dowiemy tego. To jest to, co wiem z artykułów. Akt drugi. Napis początkowy widzieliście w poprzednim odcinku. Teraz tak. Jesteśmy świeżo po leku. Przeczytajmy tą wiadomość od Dona Maina. Szanowna pani, informuję, że ciało pasażera Wellsa zostało przetransportowane do gabinetu pana Wiktora zgodnie z wydaniem bezprawnych instrukcjami. Biedny Jackie. I teraz tak, ledwo żyjemy. Opuść mieszkanie. Uzupełnij amunicję opcjonalnie, otwórz ekwipunek, załóż górną i dolną część ubrania. Niekoniecznie tu chciałem wejść. Mówi jest goła jak święta turecka? Czy tak się mówi? Tak wygląda. Kibelek. Uzupełnij amunicję, załóż ekwipunek, otwórz ekwipunek, załóż górną i dolną część ubrania. Ja nie wiem, czy tu eksplorowanie tego ma jakiś sens. Eldorado weźmiemy. Aha, i tu mam. Ja wam odsunąłem okienko, żebyście widzieli tutaj botki na platformie. Niezwykłe. Gdyby coś było ikoniczne, to na pewno jest warte obejrzenia przynajmniej. Używana kurtka motocyklowa Second Conflict. Te wszystkie ciuchy może trzeba będzie wziąć i szybko sprzedać, albo jak są nic nie warte. To jest kurde, 171, może to jest dobre. Kurtka motocyklowa.
Podkoszulek. 29. Tary spodenki, no to to chyba nie, to już sobie darujemy. Czapka z daszkiem, wygląda kiepsko. Stare szelki taktyczne. Fajnie grają w radiu. Ja to wszystko wezmę i po prostu rozprawię się z tym. Nie wiem, czy to należało zrobić, ale właśnie to zrobiłem. Teraz tak. O, widok z okna. Zobacz widok z okna. Nie kładziemy się tutaj. O, taki jest widok z okna. Bo mamy wreszcie jakiś ten dzień, nie? Widok z okna. Radyjko, napiernicza. Tutaj te przedmioty nam się przewijają. Zobaczmy, gdzie może być ta amunicja. Amunicja do pistoletu, to weźmiemy. Tu jakiś otwór, schowek, magazyn. Schowek, co tu mamy? O! Mamy katanę, jak widać. Tak. Nóż. Zero obrażeń na sekundę. Czemu to tak jest napisane? To jest w sumie wartość rupiecia, tylko że to ma 56. Można by to wszystko w 5 posprzedawać. Uliczne buty. Teraz tak, magazyn, czyli to można to sobie przenieść, tak? To. Granat, weźmy granaty, jak są to wszystkie. Pierwszym lepszym tym punkcie sprzedawania. To jest t-shirt szkoły, to jest już chyba słabe, jak widzę po tych numerkach, że rzadkie to jest. Pewnie nawet nie wiadomo, czy można, no to zostawię. Katan, na razie już mam broń białej, no to okej, to niech zostanie. Nóż. Nóż chyba też zostawimy póki co. Teraz tak, co tu jest? Jakieś... Tu nic więcej chyba rozsądnego nie zdziałamy, dobrze. Co tam jeszcze jest? Otwórz ekwipunek. To ja się tym, z tym rozprawię poza... zrobię przerwę chwilową, się rozprawię z tym płytem. I potem... O, możemy zajrzeć do kąpka. Wiadomości. I teraz tak, zaległa wpłata. Miejsce budynki notowała wpłaty. Czepiają się... czepiają się wi, że będzie wyekspitowana. No, od... Niech was bukszczyk, Matka Boska czesała. To jest jakaś ściema, tak? Kolejna ściema. To ostrzeżenie od przed ściemą, a pod w formie ściemy. No ciekawe. Złośliwe oprogramowanie. Jakieś kolejne gówno. Tutaj mamy. No tamte radiostacje. Ciekawe, czy to się włączyć jakoś? To jakiś ten... To chyba tylko witryna. Witryna policyjna. Dobra. Jedzenie. Old Dickie whisky, no to jest whisky. Można to wziąć, nie trzeba tego używać. Ale ja nie wiem, czy to jakieś... Spunk Monkey? To jest chyba... Spunk Monkey. Powoduje efekt nawodnienia trala. Jadalne. To chyba spełnia wymagania. Nie wyglądało to jakoś źle, ale to było znaleźć coś do jedzenia. No dobra. Nie wygląda, żeby to było coś do jedzenia. Kruskola. I nic więcej interaktywnego tu nie ma. No może... Tego akurat może nie wypełnimy. Poczuszki jakieś, karty. Dobra.
Być może teraz następuje ten moment, kiedy robię przerwę małą, żeby przesegregować ekwipunek, założyć najlepszy ten. I może jeszcze za chwilę pogadamy, co weźmiemy sobie z umiejętności, bo punktów jest dużo, zobaczcie to. Strasznie dużo, tu już z tym trzeba by coś zrobić. Nic mi kompletnie nie brakuje, ale jakieś tam... Coś możemy jeszcze tam dołożyć. No. To widzimy się za chwilę. Wygląda to, że Vi najlepiej jest w tych ciuchach, które już nosiła, czyli ten podarty top. Uliczne spodnie. Lepiej w sensie, że najwięcej pancerza zapewniają. No jedynie ta kurtka Maelstromów. Kapelusz brzydki jest lepszy niż baseballówka wyglądająca jak od redneków. Uliczne buty, uliczne spodnie. Tak jakoś się zdarzyło, no. Zestawy ubrań. Nie wiem, o co tu chodzi w tym, ale nie będę tego zakładał. I to chyba wszystko. Tutaj nie ma co rozważać, bo to, co mieliśmy, mogliśmy mieć, to mamy założone. Aha. Dobra, miałem się zastanowić jeszcze nad wydaniem punktów. Czy teraz będę w stanie coś rozsądnie wam powiedzieć bez kolejnej przerwy? Może tak. Broń krótka. O czym myślałem? Broń krótka. Pistolety. To jakoś tak wydaje mi się, że może będę w te pistolety się trochę bawił. Czas przeładowania. Mnożnik obrażeń. Przytwiłem w głowę z pistoletów. Zwiększa się. Jakoś te headshoty czasami mi wychodzą. Nigdy nie byłem od tego specjalistą. Muszę powiedzieć, ale... Może weźmy to. Dobrze. Teraz tak, co jeszcze mi chodziło po głowie? Z powrotem za daleko. Zobaczyć, o co chodzi z tą zimną krwią. Pokonanie przeciwnika, pasywka. Pokonanie przeciwnika aktywuje efekt zimnej krwi na 10 sekund oraz zwiększa prędkość poruszania się o 2% za każdy aktywny ładunek. Efekt kumuluje się maksymalnie jeden raz. To należałoby się no, upewnić. Poza tym jeszcze w ogóle jest dużo tych punktów, atrybutów. Chciałem to, tak? No to spróbuję. Czasami będziemy ich podchodzić. Skrycie. Czy w składaniu coś było? Myślałem o tych nożach, ale nie wiem, czy tak od razu. To składanie twojej broni z tłumikami zadają obrażenia większe o 25%. Mam jakieś tłumiki, tylko... Nie wiem, czy to tak od razu brać. Zajrzymy jeszcze 10. Zdolność techniczne. Inżynieria. Obszar, jaki obejmuje eksplozywne. To wydaje mi się, że to jest fajne. Odporna i coś opalana na efekt rzuconych przez ciebie granatów. Mogą się zdarzyć błędy tego typu. Chyba nie jest to marnowanie umiejętności. W wytwarzaniu na razie mam to rozmontowanie rupieci, mechanik, rozmontowanie, czy to dostarcza więcej komponentów. Może będziemy tu zaglądać. Jeszcze się nie bawiłem w ogóle w te ulepszenia. No, po prostu na razie nie, wysportowanie. To zobaczmy, co tu mam. Udźwignię, zwiększa sobie 10%. I to się z czymś łączyło jeszcze. Obrażenie w upadku może nie, ale... Nie wiem, czy coś... Przeładowanie, to myślałem, a to 11 jest wymagane. Trochę to jest bałagan w tych. Poza walką o zdrowie regeneruje się do 80% swojej maksymalnej wartości. Myślałem, czy tego nie wziąć. Nie wziąć, że tak. To bym musiał dać w siódemkę. Demolka i walki uliczne chyba na razie nie. Chociaż o, tu jest coś do strzelb, nie? Czy tu warto też zaglądać? Strzelby i odrzut mniejszy. To mogło być rzeczywiście fajne. Coś tu było o prędkość ruchu podczas składania jest większa od 20. Tak, to uważam, że jest dobre.
Bo jak już się będę skradał, to żeby szybciej dopaść zawodnika. I teraz nie mam dalej żadnego. Na teraz chyba to wystarczy. Opanowanie. Opcje dialogowe, czy mi zaraz znowu już jakieś nie uciekną. Może na razie to zostawmy. Teraz tak, znaleźć coś do jedzenia. Dobrze, że jest opcjonalne, bo nie znalazłem niczego takiego. Więc po prostu chyba idźmy i zobaczmy, co się stanie. Takie mura. No, co ty nie powiesz? We must meet. Come to Tom's Diner. Co ja robię? Nielegalne działanie? Why would I do that? Because I am the one who saved your life. Haven't managed to get my head straight yet. Not after everything that happened. No tak, to prawda. That will not happen anytime soon. And so what? If you intend to leave, you must re-enter the ring. The bell has already tolled. Tom's Diner. I am waiting. No dobra, jest. Powiedział, co wiedział. Johnny się przebija. Pyta o uszkodzenie chipu relik. O. Przynajmniej wiadomość od administracji. Administracja mega bloku H10 informuje, że należący do pani samochód został odholowany na pobliski parking. Życzymy miłego dnia. To znaczy coś złego. Kolektyw Bartmosa. No wiadomości przychodzą jedna po drugiej, no jasne, jasne. Najpierw broń przeciw neokapitalizmowi zdobędziesz przez nieprzerwaną medytację. Nowe zadanie, Champion Animalsów. No to jest chyba... Mam nadzieję, że to jest... Champion Oreo. To chyba te sprawy bokserskie wchodzą. Tu było coś nielegalnego, czyli co, jak wyciągnę... To może się to komuś nie podobać? Celownik sobie taki zamontowałem. Nie wiem, czy to będzie coś fajnego. Może pozwoli lepiej celować przeciwników. Zobaczymy. No, taki w sumie byłby cel tego zamieszania. Tu jest coś, czego nie mogę podnieść od samego początku. Spotka się z Takemurą. O, tu mamy szybką podróż. Jakieś zbliżenie, to jesteśmy my, tak? Skrytka, sprzedaż. Chyba jakąś szybką sprzedaż zrobię jednak, żeby tutaj... Śledzenie prawym. O, no, była blisko, no. Prześwieciliśmy mapę, po prostu. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to długo. Bo w zasadzie to wszystko jest do wywalenia. No, bo tak to jest. Uliczne buty na wyposażeniu. Te sneakersy, te wszystkie botki, to jest... O. Słabsze niż te buty. To mamy założone te spodnie. Ta koszulka, co z tego, że jest niezwykła, jak jest słabsza. Bandaże. To zostawię. Kamizelka kowbojska. Słabsza. Co do tego nie mam zdania jeszcze. Zostawię. Stare szlaki taktyczne. To sprzedać już. Te kurtki. Tam. Diabło, do diabła z nimi. Chyba mamy to wszystko, tak trzeba. Szelki, tu nie wiem w ogóle, czy to coś... Ulepszenia, o! Givery.
Givery też idą. Dobrze, że jest to możliwość upychania wszystkiego w tym. To wszystko są power, nie? Chciałem jedną mieć tech, jedną power zostawioną. W to chyba się nie będę bawił. Czy będę się w to bawił? Pistolet maszynowy. Ten crusher spisywał się dobrze, ale tactician jest od niego lepszy. Po prostu. Pistolet chaos. Jest rzadki i koniecznie, dlatego go zostawiam tylko i wyłącznie tech, tak? Mam założony ten tutaj. No cóż, ten jako ikoniczny ma tutaj jakieś dodatkowe rzeczy i to należy to czytać. No. I przez to jeszcze nie wiem, co z nimi zrobić, ale to się będzie wyklowało w trakcie. W każdym razie obciążenie chcę sobie zmniejszyć, ile się da. Tego używam, wygląda na to, że jest dobry. A tego nie wywalam, bo nie wiem, co jeszcze da się z nimi zrobić. Czy będzie w ogóle lepszy? Ten jest ikoniczny, prawdzie, tylko że to jest tech, a ten jest ikoniczny power. No, no i tak, takie są decyzje. Dobra, to się mogę później rozprawić. Trochę nam wzrosła kasa. Ale zastanawiam się. Znowu tu policja jest. Mama Wells. Wie, musimy rozmawiać. Bądź łaskawa, dobrać telefon. Znalazłam coś, co należało do Jackiego. Myślę, że chciałby, żebyś to miała. Czeka pod drzwiami twojego mieszkania. Okej. Okay. Now go ahead, provoke me. Ale co do mnie, tak? This is your warning. Don't make me play bad cop. Naprawdę, aż tak źle? No dobra. Wykroczenie? Co tak, co się stało? Każde działanie niezgodne z prawem, takie jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów. Sprawi, że NCPD wyznaczy nagrodę za twoją głowę. Na miejsce przestępstwa zostanie również wysłany patrol, a jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Wyskup się policji, odleś od miejsca przestępstwa i przeczesz się gdzieś na drogę. I'm a fucking wipe you! Waliło im, czy co? Initiating combat! Nie wiem. Whatever? Dobra. Może róbmy swoje. No way, Frozen. Overture doesn't freeze. You must have fucked it up yourself. Peter can check it out. Oh. Brzydko tam mówią. Czego ona chce? W moim własnym domu? Idź sobie. Zadzwoń do mamy Wells. Dobra, no to... Policja poszła sobie, tak? Przeszkadza jeszcze? Come on out! Out you come! To jest takie przegięcie. Nie, jeżeli ona mnie nie widziała, stałem przed nią, no to sobie tutaj zostaniemy. I zadzwonimy do mamy Wells. O, to jest tak. B? Been a long time since you call. Since Jackie passed away. Wanted to call you before, Mama Wells, but you know how it is. You had other important things on your mind. Mi vida. What's the matter? Może tak, wytłumaczmy się. Just wanted to explain why I didn't, you know. It's okay, V. You don't need to.
I know how things are. I was with Jackie, Winnie. Come on out! V, listen. Now you come! This is the path my son chose. He knew what he signed up for. Okay. If he could have been saved, you would have done it. I know. I suppose you still do what you... what you did before. Just promise me you won't get yourself killed, okay? May he watch over you, Mia. No dobrze, czyli ona przynajmniej nie ma do nas pretensji. I ma dość zdrowe podejście. Zadanie ukończone, widzimy się w Afterlife. To chyba miało być... gdzie moja bryka? I tutaj zadania poskakiwały z tymi czempionami. Czyli nie ma za dużo na razie. Kontrakty, no dobra, to jest to, co mieliśmy zlecone od tej Reginy. A tam, co dostałem? Co ja dostałem? Dostałem klucze do motoru Jackiego, tak? Obie swój samochód w parkingu. Jakbym to śledził, tylko że policja tu się kręci, no. Nie mam broni, nie? Może przejdę i za plecami. Spróbujmy wyjść po prostu. Out you come! Prepare for cooler conditions as we head in. NCPD, open up! Barry, we know you're in there. We're here to help. Don't got no fucking warrant. Cut the bullshit. Just open up. We came here as colleagues, nothing else. Haven't heard from you in a while. We're worried. No, now leave me alone. When congrats, lurks, Mendez. Way to be a pro. The team will be there. Sign up. Mm-hmm. No, Chicago. So I'm the bad guy? I'm not the one who's holed up, playing the attention. He lost a friend. Don't forget. Co, oni się jeszcze czekają mnie? Out you come! To może... A nie wszyscy, tamten policjant miał wrzucony luz. Max Doc. Co to jest? Popielniczka. Ha, get back here. Hey, get back here. A, bo tu się nie idzie na ten. Na. Tu się nie idzie na. Na parking. Zobaczmy z buta ten. Co za goście? Przecież ja tylko tam stałem. Wszyscy tak mówią, nie? A, i to się już udało. To się już udało i średnie ryzyko. Szkolenie zadanko już mamy. Fajnie. Może będzie jak dla mnie. Nie wiem, czy z taką murą iść, czy dowiedzieć się, o co chodzi z tym samochodem. Tylko to by trzeba było tam iść się tylko razić policjantce. Come on out! Out you come! We have not yet provided evidence supporting this claim. According to market analysts, the CEO's death may have been a desperate attempt to divert attention over... I'm Eric McDonald, WNS News. Today is a sad one in our city's history. Mayor Lucius Rhine has passed away. We learned of Mayor Ryan's death from his family. He died peacefully in his sleep. The exact cause of his death has not been released, but initial reports suggest coronary implant. Hej, złoto, możesz już zostać, więc pamiętaj o tych walkach, ok? Serio, szkoda byłoby przepuścić taką okazję. Ej, gościu, na razie nie będę walczył. And
Services Associate. Garaż. Samochód. No dobra. Nic nie odbiega od normy. I co, da się do niego wsiąść, tak? Tej, co się dzieje? Co to jest? Delamine? Delamine, coś takiego? Beep, beep, motherfucker? Something feels off here. I John, nagle to się... I don't mean the wreck, I mean the run. City's most courteous chauffeur up and drives away from the scene of an accident. Przeczytaj wiadomość od Delamaina. Dobra. Delamain. Komunikator. To jest chyba stare, nie? Przyjemnie przepraszam za incydent drogowy, numer trala. Siedzi Lamein, zaprasza cię do swojej kwatery głównej w celu oszacowania rozmiaru szkód i wypłacenia rekompensaty. Dziwna sprawa, nie? Uda się dobierać do Lamaina. I już wiedział, że on wjeżdża z następnym... Co ona tu chce? Ma nam nastrzeż Galeny. Mały przebieg, posadzi się stało na garażu pewnego paranika, który bał się wychodzić z domu, bo przekonałem, że go zastrzelą. Ale przed losem nie uciekniesz. Trafił go przypadkowy nabój, który wpadł przez okno. Galena. No to jest coś detalowanego, tak? Ludzie, przecież tu się nie da przejść kawałka, żeby się nie dodało jakieś zadanie. Delamain, ryzyko wysokie. No właśnie, kurczę. Na czym polega to ryzyko? Czy to jest do mojego poziomu, czy umiejętności, które mam pobrane? To jest... Porozmawiaj z policjantami. Gdzie moja bryga? A tam w ogóle coś się doczepili do mnie? Zaczekaj na naprawienie samochodu. Pojazdy zakup. Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna pojazdu. Znacznik się pojawi. Interakcje, żeby kupić. Okej, no. Samouczkowo no się to wszystko dodaje tutaj. Więc chyba pójdziemy do Takemury. Żeby ci gniazdo uchłonęli, ja nie wiem, doczepiły się do mnie. Kaset nie mamy na razie dla Wiktora. Skraszowany samochód, no. O, i ładnie idzie wyjść stąd. I wchodzimy do Night City. Jesteśmy obecnie na patchu 1.1. Poprzednie kilka filmów było na 1.06. Myślę o wywaleniu modyfikacji poprawiającej wydajność komputera, żeby sprawdzić, jak to działa. Na razie widzę, że to, co miałem ustawione, działa zupełnie przyzwoicie. Pytanie tylko... Gniarze jeszcze się nie czepili chyba. Jak daleko jest do tego Takemury? Gdzieś tutaj, tak? Teraz V. Co przyjedzie? Co? Już się naprawił? No way, man. A co z zadaniem? Gdzie moja bryka? Okej, kopia samochodu przyjechała. Aha, przełączyć zadanie, żeby mnie prowadziło. Aha, tylko tu ja sobie ustawię kamerę Q.
Nie chciałbym komuś przyrąbać po prostu. Ach, znaczy rozjechać. Jak tu się jedzie? Dalej chyba trzeba pieszo. Czyli zatarasujemy bez zaskoku ruch uliczny. Slice. Zobaczcie tą ulicę, jak to jest wszystko zrobione. Jasny gwint. Co to jest tutaj? Tom's Diner to się miało znaleźć, nie? Tom's Diner. O, to jest ziomek nasz? Sid. You do not look so bad. Then, in the car, I doubted you would survive. No ja też myślałem, że nie wyjdę żywy. Why'd you help me anyway? I needed you to leave. That hasn't changed. This about the biochip? That why I'm here? I hear it's damaged beyond repair. Any attempt to extract it would be disastrous. Byłoby źle zabić mnie przy tej okazji. Not many could do what he did. You should be thankful. No tak, no nie mam nic przeciwko Wiktorowi. Faktycznie, nawet jeżeli mu wyklepał. To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Wcale nie chcę, więc chcę ci powiedzieć. She and Yorino Arasaka had intimate relations. She knows how to get to him. Been thinking I ought to have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Skąd wiesz, że jest daleko? Zapytajmy go to. Why you figure she skipped town? I tried to locate her, but had no success. I suspect she covered her tracks. You said Parker could help you remove the relic. Does she work for a corporation? Czy pracuje dla którejś korporacji? Co mam mu powiedzieć? There's no time to waste, B. Zamknij się. No kurczę, no nie jest przypadkową osobą, tak? Got no clue. Evelyn was knowledgeable about the relic. Had a large chunk of classified info. An enigma to be sure, but she showed that slyness you get in corpo agents. You know the kind. I too possess this slyness you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts, easily. Or have you forgotten? Wyrzutków? Nie wiem, czemu tak powiedziała. B? Sorry, I couldn't be of any help. Don't have any time to lose. B, so. Wait. I need you. Yorinobu Arasaka. Must answer for this crime of patricide. Okay. Looking ciekawe. In Night City? I seek revenge. Much more feasible here. Ciekawe. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? Oh. I have nothing better now. Ciekawy also, twist. I know no one here. And I am a fugitive. Fugitive? Bo nikt nam wcześniej tego nie powiedział. Ja do tej pory byłem przekonany, że on jest nadal tym jest tym szefem ochrony, tak? A tu wygląda na to, że to całe akcje. So what, we stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people. In a neutral location. Certain
procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. A chip, the relic, is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. O, ja ci tak nie wierzę, gościu, naprawdę. Anders Hellman. Niestety nie wiem, kim on jest. Nie kojarzę go z tych przygód naszych. Exactly what kind of people are we talking about? People who hold Arasaka dear. Ah, it's hot. People interested in the corporation's stable growth. You mean people like Anders Hellman? You know this name? How? Prepped for the heist thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Czytałem tych wszystkich drzazg. I was thinking of one much more powerful. Much more powerful? Anders Hellman escaped to Arasaka. Uciek z Arasaki, Hellman. Time experience with anyone. He devoted his complete attention to one thing alone, his work. Hanako-sama, o ai dekite koe desu. Kochira koso. Co to tam dają w tej telewizorni, że on się gapi? I would first like to ask you. Fucking soccer scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. Tam była ktoś, ktoś z rodziny chyba, nie? Tom's all right. Not afraid to speak his mind, that's all. He reminds me of my father. He also worked in a kitchen all his life. Last thing we want to do is draw attention. I'm sorry. A stupid reflex. Thanks for the offer. Need to think about it. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. No, someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, you just talked about some. Możemy mu chyba powiedzieć cokolwiek. Ja chętnie bym się dowiedział na przykład co z Evelyn. Anders Hellman. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka degree? I'm sure. The Parker woman will not help you. Why are you? I would think about a plan B. No dobra, to weźmy ten. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. I myself spent many days looking for him. He... what's the expression? Dropped off the face of the earth. Somebody's been busy the last few days. I will not sit and do nothing when there is information to be found. Things to prepare. Your job. Pan jest dobry, tak? It was my job. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes.
He knew both of them well and could be an important witness. Corpo rats squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place, the club called The Afterlife. Mm-hmm. I was quickly dismissed by the Queen of Fixers there, Rogue. Mean to say you worked for Saburo, yet got no idea how to talk to the High and Mighty. She wished to have nothing to do with the man accused of murdering Saburo Arasaka. Aha, to ciekawe. Rogue's well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. To ciekawe. Rozmowa z Rogue się szykuje. Dolma is choosy, expensive and rude. Wybrana w doborze klientów. To oznacza jakby misję dla niej. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends, call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. No dobra. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. Unfinished business, tak? To brzmi inaczej trochę jak Johnny, co chcesz? Doubles and filth. In some ways, Night City never changes. Arasaka's still a despotic machine, and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. Dobra, rozmawiamy z nim przyjaźnie. You've got some nerve. First you're out to kill me, now you want to be my pal, make like nothing happened? You know you don't gotta speak out loud to talk to me. No może Vi wygląda jak wariatka w tej chwili. Zmienił zdanie. Nie chce nas zabić. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head, wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back, looked at things. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age. Mhm, znasz ją, rzeczywiście. Wiem o tym. Rozmawiajmy z nim przyjaźnie. You are the ghost of Christmas past, asshole. Any friends you've had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue? No tak. What would I say to her? I got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's. No dobrze, zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Senior memories. Gross. Rogue'll dance to any tune I play, or just get us to the afterlife. Nas zaprowadzi nas do afterlife. There is no us. Hitowy dialog. My jesteśmy niestety. O, już go nie ma. Już go nie ma. Ja. Zadzwoń do Judy, naprawdę? Opcjonalne. Oczywiście, że zadzwonię do niej. Czemu nie? I co ja, biedny Real Mixer, mam teraz zrobić? To trzeba będzie przemyśleć. Od groma Judy Avalers, od groma kontaktów się dodało, od groma zadań wykwitło. Wyjdźmy sobie na ulicę ochłonąć. Night City. Ciekawe miejsce. Na dalsze decyzje fabularne i robienie czegoś w Night City zapraszam do następnego odcinka. Na razie, cześć.